zagrzmi. Gwiazdą dzisiejszego jesiennego koncertu Radio Oko jest toruńska formacja Butelka. Witam serdecznie. Cześć, witam. Śpiewacie Piekło Powstało. Kiedy? Kto ogłosił tę nowinę? Piekło powstało po buncie aniołów, bo najpierw było tylko niebo i tam doszło do jakichś scen typu, że stwórca chciał mieć czyste szeregi, no i w związku z tym tam Lucyfer został relegowany, no i dlatego powstało piekło. Ale czy to źle? A ty jesteś jakby tym głosicielem tej nowiny, czy to do ciebie przychodzi po prostu z wyobraźni, a może z tego, co dzieje się w tej dzisiejszej Polsce, w dzisiejszym świecie? Znaczy, ja bym nie łączył tych spraw. No, akurat ten utwór, o którym tutaj mówimy, no to dotyczy spraw, że tak powiem, no mistycznych niejako. No. Ja interesowałem się tą tematyką, przeczytałem Piekło Dantego i dosyć wnikliwie razem z objaśnieniami naukowymi na ten temat, no i w związku z tym powstał ten tekst. Natomiast ja w życiu codziennym wcale się nie kieruję tym o czym jest w tej piosence. Nie mogę się rozwodnić, cały czas zajęte rozmowa nie dokończę. Nie chciałam mi dekodem telewizji ma. Czyli podkreślasz, że życie artystyczne oddzielasz od tego twojego codziennego, prywatnego, ale tworząc taką muzykę i jakby produkując takie teksty, czy nie żyje się trudno w Toruniu? Toruń to jest bardzo ładne miasto i ja sądzę, że błędem jest utożsamianie Torunia z Radiem Maryja i z Telewizją Trwam, bo jestem dyrektorem. Ja raczej uważam, że osoba ojca dyrektora to jest ikona jakaś i jeżeli... I nie do końca negatywna. To należy, myślę, odróżnić samo Radio Maryja od osoby ojca dyrektora, ponieważ jak jesteśmy w innym mieście, gramy koncert i mówię do ludzi, że cześć, przyjechaliśmy z ojca miasta dyrektora, to się cieszą raczej. Nie ma sytuacji, że ktoś jest wściekły na nas właśnie za to. My tam sobie żyjemy w jakiejś symbiozie, nie przeszkadzamy sobie, my promujemy ojca dyrektora, mamy nadzieję, że będzie nas promował tak jak już kiedyś to miało miejsce u niego na antenie, ale ostatnio on raczej chyba zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli zacznie cokolwiek mówić na nasz temat, to tylko nam pomoże, a nie zaszkodzi. Od początku właściwie swojej działalności promujecie tą katolicką telewizję, Telewizję Trwam. Opłaca się, widać, dzisiaj zna was i wasze przeboje cała Polska. No tak, jak nagraliśmy teledysk do tej piosenki Nie działa mi dekoder Telewizji Trwam, ja wysłałem to na płycie DVD do TVN24, do Grzegorza Miecugowa i napisałem, że mamy taką piosenkę, mamy teledyski, jest szansa, że ten utwór wpisze się w poetykę szkła kontaktowego. No i dwa dni później oglądałem Szkło Kontaktowe, okazało się, że to podpalił Grzegorz Miecugow, komentując jakoś dowcipnie. No i właściwie od tego chyba się zaczęło, ponieważ lawinowo wzrosła oglądalność. No i właściwie w tej chwili chyba jesteśmy utożsamiani właśnie z tym utworem. Ale to nie jest źle, ja sądzę, że nie jeden zespół by chciał mieć taki utwór. No ja myślę, że jesteście utożsamiani przede wszystkim z tym utworem, ale w środowisku ludzi, którzy być może nie do końca słuchają takiego mocnego brzmienia, bo ten, kto słucha Butelki, to wie, że Butelka to nie tylko Telewizja Trwam, to nie tylko Piekło i Bunt Aniołów, to jeszcze? No to są jeszcze inne utwory i inne tematy. Ja generalnie poruszam te tematy, które mnie drażnią. Jeżeli coś mnie denerwuje, to staram się to w jakiś sposób przedstawić w tekstach. I właściwie no, cztery płyty Butelki, które się ukazały dotychczas, mają taki wspólny jakiś tam cel, jeżeli chodzi o przekaz tekstowy. Już dwa tygodnie jestem odcięta. Już dwa tygodnie nie mam sygnału. Jest tylko radio, a idą święta. Nie naprawią, bo
dostanę szał. Sceniczny imaż wasz, sceniczny wygląd, wykreowany też konkretnie. Tak, tylko to nie jest jakieś celowe działanie, to się działo samoistnie. I właściwie nie miałem już specjalnego planu, tylko elementy były dodawane. Niektóre elementy, które miały miejsce w przeszłości na koncertach, już odeszły w niepamięć z jakichś tam powodów technicznych być może. Także to jest bardziej, myślę, spontaniczne niż jakoś tam wyrafinowane. Przed momentem mieliśmy okazję być na waszym koncercie w Toruniu. Tak, byliśmy. Dzisiaj Ostrołęka. Co za chwilę? Za chwilę. No będzie koncert taki, jak teraz ostatnio gramy. No, jesteśmy po wydaniu czwartej płyty Diabeł z powłamywanymi rogami. No i właściwie promujemy tę płytę na koncertach. A gramy też utwory, których zwykle domagają się ludzie, te, które są najbardziej nośne, ewentualnie które mają swoje teledyski, bo tych teledysków poprzez tych kilkanaście lat działania nazbierało się już około 10 chyba. A czy Butelka to jest zespół festiwalowy? No i tak, i nie. Czasami zdarza się nam grać na festiwalach, ale raczej nas nie zapraszają, ponieważ zachodzi obawa, że jeżeli są jacyś sponsorzy, to ci sponsorzy albo Urząd Miasta, który daje pieniądze, że tak powiem, zacznie rozliczać za to, co się działo na scenie organizatorów. I także my byliśmy zaproszeni przez Jurka Owsiaka kiedyś na przystanek Woodstock. I niestety Jurek nas musiał wycofać, ponieważ był nacisk taki tego pokojowego patrolu na tych forach orkiestry, że no Jurek wymiękł po prostu i powiedział: no chłopaki, no sorry, ale nie mogę walczyć ze swoimi żołnierzami niejako. Także, raczej gramy koncerty oddzielne, takie filmowane tym, że to Butelka przyjeżdża do miasta i gra koncert. No i ja myślę, że to jakoś się sprawdza. Gramy ostatnio weekendowo, no bo nikt rozsądny nie będzie w poniedziałek grał metalu gdzieś w innym mieście niż mieszka i go wszyscy znają. Także taką formułę obraliśmy, no i to się jakoś tam sprawdza. Dzisiaj na scenie, a jestem przekonana, że Ostrołęczanie zgotują wam piekielnie gorące przyjęcie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Halo, halo, tutaj mówi MC Butelka. Przyjechaliśmy z Torunia z zespołem Butelka i chciałbym wam powiedzieć, słuchajcie Radia Oko. Dziękujemy bardzo za uwagę!
sobie.